Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: „Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie”. Powiedział do niego urzędnik królewski: „Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko”. Rzekł do niego Jezus: „Idź, syn twój żyje”. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: „Wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka”. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: „Syn twój żyje”. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Przybycie Jezusa jest zachętą, żeby przyjść do Niego. Urzędnik królewski nie usłyszał o Nim przez przypadek. Był cały nastawiony na ratowanie umierającego syna. Wewnętrznej trosce o człowieka dochodzą do nas wieści, które jak światło pokazują sposób rozwiązania problemu. Ojciec, kochając syna, wyrusza w drogę. Dla osoby, którą kochamy, każdy trud nie jest za ciężki. Trzeba kochać człowieka, by w trosce o niego dotrzeć do samego Boga. Bez troski o człowieka, bez miłości do kogoś żyjącego na ziemi, nie zdecydujemy się na miłość do Pana. Jezus stawia Ojca w obliczu próby, zanim uzdrowi Jego Syna. Każdy dar, który prosimy Boga, jest poprzedzony próbą. Niekiedy czegoś nie otrzymujemy, ponieważ zniechęcamy się próbą. Ona ma oczyścić nasze intencje, ale także odsłonić stan naszej wiary i miłości. Każdą próbę można pomyślnie przejść, jeśli kogoś kochamy. Miłość do człowieka otwiera serce Jezusa na udzielenie się człowiekowi. Miłość do człowieka sprawia, że wierzymy wiarą, która umożliwia otrzymanie tego, o co szczerze prosimy. Gdzie miłość, tam i wiara niezbędna, aby Bóg mógł czynić to, co zamierzył. Bóg udziela się człowiekowi po próbie wiary. Słowo Jezusa wstrzymuje proces umierania. Co więcej, uzdrawia. Słowo Boże dane nam jest w życiu do codziennego rozważania, byśmy byli zdrowi. Człowiek rozważający słowo Jezusa uczestniczy w wydarzeniach, które postrzega jako znaki i cuda. Jakość rozważania tego słowa jest możliwa do oglądu i rozeznania po stanie zdrowia duchowego, moralnego, ale również psychicznego. Uzdrowienie jest zależne od tego, jaka jest wiara proszącego i miłość do tego, za którym prosi. Ojciec szedł do Jezusa jako ufający, wracał od Niego jako wierzący, jako ten, który uwierzył samemu Słowu. Tylko w takiej mierze, w jakiej urzędnik królewski jest gotowy
ofiarować własne dziecko dla zachowania wierności Słowu Pana, jest również zdolny otrzymać je na nowo jako bezinteresowny dar od Jezusa. Powinniśmy pokładać ufność w ożywiającej mocy Słowa Bożego. Wówczas nasze oczy otworzą się i ujrzymy owocowanie Słowa. Takie przeżywanie wiary spowoduje, że pociągniemy za sobą innych. Czy jest we mnie wiara w Słowo Pana, Jego moc działającą we mnie?